Dziś pokażę Wam coś naprawdę niesamowitego, bo będziemy mieli okazję zobaczyć prawdziwy superkomputer. Za mną znajduje się Uniwersytet w Durham i będę miał okazję tam wejść i właśnie pokazać Wam ten niesamowity sprzęt. Więc jeżeli ktoś z Was zastanawiał się kiedyś, jak wygląda taki superkomputer, z jakich części się składa i jakie obliczenia on wykonuje, mam nadzieję, że ten film zaspokoi Waszą ciekawość. Nie przeciągając dalej, lecimy. No dobra, ale po kolei. Więc jestem w Wielkiej Brytanii w mieście Durham. Pokażę Wam na mapie, gdzie to jest. W ogóle mega brytyjskie miasto. Wystarczy popatrzeć po zabudowie i od razu wiadomo, w jakim miejscu na świecie się jest. W każdym razie, jestem tutaj na zaproszenie AMD, za co bardzo dziękuję. I plan jest taki, że za chwilę przejdziemy się na uniwersytet, który znajduje się w tym mieście i tam będę miał okazję wejść do placówki, w której znajduje się superkomputer. Przy okazji będę też miał spotkanie i będę mógł porozmawiać z inżynierami i naukowcami na temat tego, jak oni pracują z tym superkomputerem i co tak naprawdę na nim robią. I myślę, że to jest bardzo fajna okazja, żeby ogólnie pokrótce opowiedzieć Wam, czym są superkomputery i do czego je się wykorzystuje. Więc zacznijmy od tego, czym jest superkomputer. W dużym uproszczeniu to komputer HPC, który ma znacznie większą moc niż taki, który używamy my w domach. Tego typu komputery projektuje się głównie z myślą o wykonywaniu konkretnego typu zadań, głównie zadań naukowych dotyczących fizyki czy badania kosmosu. W dzisiejszych czasach buduje się najczęściej z podzespołów, które są stosunkowo dostępne na rynku. Superkomputery, które my dzisiaj będziemy omawiać, bazują akurat na procesorach AMD EPYC. Superkomputer to tak naprawdę wiele mniejszych komputerów połączonych ze sobą w klastry bądź węzły, które wykonują dane zadanie równolegle na wielu procesorach. Moc superkomputera wyraża się najczęściej w teraflopach, choć dzisiaj już bardziej przechodzi się do wartości wyższych jak petaflopy czy nawet eksaflopy. Obecnie najszybszy komputer na świecie nazywa się Frontier i przebił magiczną wartość jednego eksaflopa i jako ciekawostkę dodam, że on również bazuje na procesorach AMD EPYC, a także na ich kartach graficznych AMD Instinct. Zabawne i dość ironiczne jest to, że często taki superkomputer w przeciągu kilku czy kilkunastu lat staje się przestarzały i zwyczajnie nie opłaca się już z niego korzystać. Żeby uzmysłowić Wam, jak szybko dokonuje się postęp w dziedzinie komputerów ogólnie, posłuchajcie tego przykładu. Popularna konsola PS5 ma wydajność około 10 teraflopów i gdyby przenieść ją w czasie do 2001 roku, to byłaby ona najszybszym superkomputerem na świecie. Okej, no to skoro już wiecie, czym jest superkomputer tak mniej więcej, no to chodźcie, idziemy na uniwersytet. Na Uniwersytecie w Durham było kilka różnych superkomputerów. W tym momencie również jest ich kilka. My dziś skupimy się na komputerze Dyn oraz Cosma 8. I o nich opowiadał nam dr Alistair Basden, który również jest osobą techniczną i osobą, która faktycznie przy tych superkomputerach pracuje. W pierwszej kolejności mieliśmy prezentację teoretyczną, ale o szczegółach opowiem Wam, jak już będziemy w data center. Okej, jesteśmy teraz w odpowiedniej placówce i idziemy zwiedzać. Tam będzie głośno, więc uważajcie na uszy. W pierwszej kolejności omówimy sobie superkomputer Dyn. On powstał w 2019 roku, składa się z 24 węzłów i każdy z tych węzłów ma 32 rdzenie i 512 GB RAMu. Ten konkretny superkomputer jest stosunkowo mały i jest używany do testowania światłowodów używanych właśnie w centrach danych do połączeń między HPC. To zresztą chyba widać tutaj na przebitkach, bo przewodów światłowodowych jest tutaj naprawdę ogromna ilość i zresztą nad całą szafą rakową również widzimy spory zbiór światłowodów. Rodzynkiem na torcie w przypadku tego uniwersytetu jest superkomputer Cosma
8 i to on jest najmocniejszy. W porównaniu do Dain to prawdziwy potwór. Składa się z 360 węzłów, z czego każdy węzeł ma, uwaga, 128 rdzeni i składa się z dwóch procesorów AMD EPYC 7H12. Swoją drogą jestem ciekawy, czy jesteście w stanie zgadnąć cenę takiego jednego procka. Możecie napisać w komentarzu, a potem sprawdzić sobie w linku w opisie, tylko nie spadnijcie z krzesła. I w sumie w tym superkomputerze Cosma 8 jest użyte aż 720 takich procesorów. Do tego na jeden węzeł przypada aż 1 terabajt RAMu i wszystkie węzły są ze sobą połączone za pomocą światłowodów i specjalnych kart korzystających z PCI Express 4.0. Całość pracuje, co zaskoczeniem nie będzie, pod kontrolą Linuxa. Mówimy tutaj o dystrybucji CentOS 7. I ja też zapytałem doktora Alistara, czy to jest jakaś w ogóle specjalnie skompilowana wersja CentOS-a, czy czymś się różni, i o dziwo nie. Jest to praktycznie standardowa wersja CentOS-a, którą wy możecie sobie pobrać za darmo z internetu. Jedyne, co jest niestandardowe w całej tej konfiguracji, to de facto biblioteki, które są niestandardowe i pisane faktycznie przez naukowców na tym uniwersytecie po to, żeby faktycznie móc skorzystać z całej mocy obliczeniowej tego komputera w ich aplikacjach. I co zabawne, nawet stosunkowo stara wersja kernela 3.10 nie przeszkadza im w pracy. No dobrze, a nad czym ten superkomputer pracuje? Myślę, że tutaj powinna nam już zasugerować co nieco nazwa. Cosma 8. I z tego, co ja zrozumiałem na wykładzie, to komputer zajmuje się szeroko pojętą symulacją naszego wszechświata. To znaczy, przeprowadza on różne symulacje od czasu Wielkiego Wybuchu, jak rozkładała się materia w naszym wszechświecie. I właśnie nad tym naukowcy tam pracują. Oczywiście to nie jest jedyne zadanie tego superkomputera, bo oczywiście różni naukowcy w tej placówce badają różne zagadnienia związane ze wszechświatem. Ale tak, w dużej mierze tym się tam ten komputer zajmuje. Szacowana jego wydajność wynosi od 1,8 do 2,5 petaflopa. Czy jest w stanie ten superkomputer uruchomić Crysisa? To nie ja zadałem to tam pytanie, tylko ktoś tam z innych tych osób, co tam był, i ten właśnie doktor się zaśmiał i powiedział, że tak, jest w stanie uruchomić Crysisa. W sumie miałem się go zapytać, czy to sprawdzali. Ale nie zapytałem, czy sprawdzali, ale pan doktor był bardzo przekonany, jak odpowiadał, że zadziała Crysis, więc możliwe, że nawet sprawdzali. W przypadku superkomputerów i tego, jak one działają, kwestią jest też to, że nie wszystkie zadania dobrze skalują się na dużą ilość węzłów. To znaczy, niektóre węzły tego superkomputera mają większy przedział pamięci, aż 4 terabajty. I jest to robione po to, że niektóre zadania szybciej jest wykonać na jednym węźle, przy na przykład 4 terabajtach pamięci, niż zaprzęgać do tego, dajmy na to, 5 węzłów. Wiecie, więcej węzłów, potrzeba więcej czasu na synchronizację wątków i koniec końców takie zadanie wykonuje się wolniej. Jeżeli chodzi o pojemność dyskową, to Cosma 8 ma pojemność aż, uwaga, 6 petabajtów. A żeby było ciekawiej, to w jednej takiej skrzynce serwerowej, którą widzicie teraz, są dyski o łącznej pojemności 1,5 petabajta. Jako ciekawostkę dodam, że dyski pracują w systemie plików, który nazywa się Luster. Z tego, co się dowiedziałem, jest to otwarto-źródłowy system plików, który bardzo często wykorzystuje się w placówkach HPC. De facto pod spodem jest ZFS, a dyski pracują w konfiguracji RAID 6. Serwery, które obsługują te dyski, mają też po 1 TB RAMu, bo Luster i ZFS czerpią sporo korzyści z cache'owania, które właśnie odbywa się w RAMie. Dodatkowo krytycznie ważne dane przechowuje się w postaci kopii zapasowych na takich specjalnych taśmach, których jest tutaj bardzo dużo, jak widzicie. Swoją drogą, ja kiedyś też nagrywałem film o takim specyficznym napędzie. No i kwestia też, myślę, dość ciekawa, jak się pracuje z takim superkomputerem. Co, naukowcy łączą się do niego przez SSH, czy jak to wygląda? Z tego, co ja się dowiedziałem, oni mają tam swoją własną napisaną aplikację, którą łączą się do tego superkomputera i mogą sobie kolejkować zadania. Nie wygląda to w ten sposób, że może sobie przyjść jeden naukowiec i powiedzieć, że on teraz chce całą wydajność tego komputera dla siebie na 2 miesiące. Mają zaprojektowany specjalny system priorytetów, który jest dość skomplikowany,
Ale w praktyce działa w ten sposób, że jeżeli badania danego naukowca faktycznie działają i przynoszą efekty, to ma większy priorytet na przydzielenie mocy obliczeniowej. Do tego działa to w ten sposób, że dany program może działać non-stop maksymalnie przez 3 dni, więc jeżeli obliczenia wymagają większej ilości czasu, to program musi sobie robić checkpointy i być wznawiany po kilku dniach. Przy tym dodatkowo mierzone jest też, jak dużo prądu zużywa dane zadanie. No właśnie, a skoro o mocy mowa, to sam komputer Cosma 8 pobiera przy maksymalnym obciążeniu okolice 200 kW. Natomiast w samym data center jest więcej serwerów czy osprzętu. I tak suma summarum, całe centrum ze wszystkimi sprzętami i chłodzeniem pobiera okolice 900 kW. Zbliżają się niebezpiecznie do granicy 1 MW, które są de facto w stanie dostarczyć i w przyszłości chcą rozbudować zasilanie do aż 10 MW. Oczywiście nie mogą tutaj polegać tylko i wyłącznie na zasilaniu z sieci, dlatego mają też własne generatory i UPS-y. O tym opowiedział nam też dr Alistar. We have UPS, which we think would do about an hour. We also have generator backup for that. Now the other interesting thing is the chillers are not on UPS. If the power dies, then UPS takes over the compute nodes. The generators then kick in, bring the chillers back to life. Oczywiście wszystko to też trzeba jakoś schłodzić. Niektóre serwery czy superkomputery Dyn są chłodzone powietrzem. Cosma 8 jest natomiast chłodzona cieczą. I tutaj widzicie takie specjalne szafy, w których akurat widać te rurki z cieczą. Całość jest oczywiście układem zamkniętym. Ciecz jest chłodzona za pomocą klimatyzatorów, które znajdują się na dachu tego budynku. Kulant przy wejściu do superkomputera w zależności od temperatury zewnętrznej ma od 18 do 21 stopni Celsjusza, natomiast po wyjściu z superkomputera jest już podgrzany do okolic 35 stopni. I tak szczerze mówiąc, pół żartem, pół serio zadałem jeszcze takie pytanie, co najczęściej w takich superkomputerach się psuje? Co najczęściej muszą tam konserwować. I co chyba nie będzie zaskoczeniem dla nikogo wtajemniczonego bądź osoby, która kiedykolwiek pracowała w data center, oczywiście najbardziej awaryjne w tym wszystkim są dyski twarde. I dr Alistar tak trochę pół żartem, pół serio mówił, że zawsze jak na złość, to te dyski muszą im padać albo w piątek po południu, jak już wszyscy chcą iść do domu, albo opowiadał nam także o sytuacji, kiedy akurat w Boże Narodzenie padło im naraz 18 dysków. No i trzeba było to na szybko naprawić, więc no, taka sytuacja. Ale jako ciekawostkę dowiedziałem się także, że podobno przy wdrażaniu początkowym superkomputera bardzo często również wymienia się kości RAM-u, bo gdy kości dostają bardzo dużego obciążenia przez długi czas, zwyczajnie na początku padają i bardzo często dużo kości RAM-u się zastępuje, aż znajdzie się takie, które pracują stabilnie. A i teraz to jest ten moment we vlogu, kiedy ja mówię, że jeżeli ktoś chciałby mnie zaprosić w jakieś takie ciekawe miejsce albo do jakiegoś data center, to maila macie na dole. Z tego miejsca chciałem również bardzo podziękować AMD za taką wycieczkę i za okazję zobaczenia takiego superkomputera, porozmawiania z osobą techniczną i możliwość pokazania tego Wam. Niestety to nie jest tak, że pierwsza lepsza osoba zostanie wpuszczona do takiego data center i że ktoś będzie chciał w ogóle pokazać, jak to działa, wytłumaczyć i odpowiedzieć na pytania, dlatego bardzo się cieszę, że ja dostałem taką okazję, że mogłem zadać te pytania, mogłem Wam to pokazać i udzielić odpowiedzi mniej więcej, jak taki superkomputer wygląda i jak działa. Jeżeli podobają Wam się tego typu filmy, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wybierzemy się w jakieś inne ciekawe miejsca. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios. Nie dość, że wyglądam jak Harry Potter, to jeszcze wylądowałem w miejscu, które wygląda jak Hogwarts. No, nieźle. O, za tymi drzwiami odbywają się lekcje eliksirów u profesora Snape'a. Serio mówię, znam się na tym.